Myśli, uczucia i zamiary Waszej osoby ukochanej. Zapraszam do wróżby z kart Tarota. I wyciągnę 9 kart, kochani. Skupmy się, pomyślcie o sobie Waszej ukochanej. Przypominam, że są to wróżby kolektywne na tym kanale, więc każdy dopasuje do siebie, do swojej historii. Dziękuję, że piszecie mi różne Wasze historie. No niestety są niektóre historie smutne, ale dlatego powstał ten kanał, więc zapraszam Was serdecznie. Jeśli mogę, to wspieram tutaj Was w Waszych rozłąkach emocjonalnych. Na wróżby indywidualne, prywatne, jeśli potrzebujecie prywatnego, osobistego wsparcia i wskazówek, porad, zapraszam Was oczywiście najserdeczniej. Napiszcie mi e-maila, a ja odpiszę Wam od razu i umówimy się. Okres czekania 1, 2 lub maksymalnie 3 dni. Od razu będziecie mieli sesję, czyli wróżbę prywatną. Zapraszam serdecznie. Oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie mój kanał, bądźcie aktywni. Ok, teraz zaczynamy. Myśli, jakie są myśli osoby ukochanej? Jakie są myśli osoby ukochanej? Jakie są myśli? Jakie są myśli? Jakie są uczucia? Jakie są uczucia? Jakie są uczucia i jakie są zamiary? Jakie są zamiary osoby ukochanej? Jakie są zamiary osoby ukochanej? Dobrze, kochani, w przełożeniu mamy już 9 buław. Czyli 9 buław jest to karta takiego strażnika, który stoi jakby i chce się bronić, tak? Boi się ataku i tutaj stoi na straży, waruje, tak? Jakby. 9 buław, kochani, to rezygnacja też. Zmęczenie totalne, coś dobiegło końca. Czyli być może Wasza relacja, Wasza znajomość, czy Wasze, no nie wiem, partnerstwo, małżeństwo dobiegło tutaj końca i jest no, zagrożone. I ta osoba jakby tutaj ma, nie wiem, czy lęki, boi się jeszcze może jakichś ataków z Waszej strony, czy ataków przeciwnika, czy zagrożenie jakieś ma takie, że coś jej zagraża, czy może boi się, że ta relacja się zakończy, tak? Jeśli się jeszcze nie zakończyła, to już być może jest ta relacja w rozpadzie i tutaj ta osoba jest przelękniona, jakby czeka jakby na przeciwnika może. Boi się ataków ze strony przeciwnika, czy z Waszej strony, tak? No jest ta osoba też zrezygnowana, jakby nie może spać, tak? Widzimy tutaj, czuwa cały czas, ma lęk, czegoś się boi. Dobrze, teraz zobaczymy, jakie myśli ma ta osoba. Myśli. Siła. Księżyc. I 10 kielichów, czyli tęsknota jest na pewno. Są jakieś sprawy niewyjaśnione. Mamy tu księżyc, tak? Czyli coś jest pod osłoną księżyca, coś jest niejasne, nieklarowne, co chciałaby ta osoba jeszcze wyjaśnić. Myśli o relacji, o związku, o małżeństwie, o rodzinie, o szczęściu, o miłości. I siła. Ta osoba jakby tutaj może zbiera siły, może dochodzi do sił, tak? Bo tutaj mieliśmy tą rezygnację. Dochodzi do sił, by się znów tutaj jakoś w kwestii relacji odezwać. Ponieważ ona o tej relacji myśli, o szczęściu, o miłosnym jakimś tutaj apogeum, tak? I tęskni za tym. Tęskni za tą piękną, romantyczną relacją. Z
za to, by mieć być może spełnienie w partnerstwie, by mieć rodzinę, by mieć dzieci. Chciałaby też wyleczyć wszystko, co jakby tą relację psuje lub zepsuło już, tak? Siła jest to potężna oczywiście moc. Ta osoba jakby chce mieć siłę, zbiera jakby siłę do tego, ale również też swoją łagodnością baranka chce tutaj być może uratować tą relację. Bardzo tęskni. I chciałaby wszystko jeszcze wyjaśnić. Może nie śpi nawet po nocach, tak? Jest druzgotana. No mieliśmy tutaj tego wojownika pełnego lęków. Zobaczmy uczucia tej osoby. Królowa buław, czyli tutaj być może to wy, tak? Osoba pytająca. No tak, wieża, czyli coś się tu z królową buław oczywiście zepsuło, zburzyło, tak? Dobiegło końca. No i tu mamy rycerza pentakli, czyli ta osoba chciałaby tutaj zawalczyć o coś stabilnego z tą królową buław. Oczywiście przypominam, że królowa buław to żywioł ognia, tak? Czyli działanie pełne ognia, pełne pewności. Żywioł ognia to takie znaki zodiaku jak baran, lew i strzelec. Jeśli jesteście tu spod tego znaku baran, lew i strzelec, to na pewno to wasza wróżba. Tutaj chodzi o to, że coś się z wami, królowo buław, osobą właśnie pytająca, zawaliło, zburzyło nagle. Nagle strzelił piorun, widzimy, i ta relacja padła, tak? I tutaj ta osoba ukochana chce walczyć o stabilność tej relacji. Mamy rycerza pentakli, czyli kogoś, kto by chciał zawalczyć o coś stabilnego, coś głębszego, długotrwałego. Lub ta osoba oczywiście też finansowo, czy może tutaj, nie wiem, no walczy na razie o sprawy finansowe, czy sprawy zawodowe, prawda? Też może tak być. No ale jeśli chodzi o relacje, bo tutaj są uczucia przecież w tym poziomie, na tym poziomie, tak? Czyli tutaj chcę zawalczyć o coś stabilnego na pewno. Dobrze, zobaczmy dalej, kochani. Aniołek się przewrócił. Zamiary. O, znowu 10 pentakli, kochani, czyli znowu tutaj mieliśmy 10 kielichów, teraz 10 pentakli, czyli znów to szczęście rodzinne, stabilna rodzina. No i mamy królowa, króla kielichów, czyli mamy, tutaj jest królowa kielichów, to była królowa buław i tutaj mamy króla kielichów, czyli zakochany król, tonący wręcz w emocjach, który być może medytuje, afirmuje, wizualizuje, prosi, nie wiem, modli się, czeka cierpliwie, spokojnie, kiedy nadejdzie ta odpowiednia chwila, by tutaj to wszystko wróciło, ta piękna relacja, tak? 10 pentakli, 10 kielichów, czyli dwie najcudowniejsze karty, jeśli chodzi o związek, rodzinę, romantyczność, związki małżeńskie, dzieci, potomstwo, tak? No po prostu spełnienie rodzinne, stabilizacja też, 10 pentakli mówi o stabilizacji. No i mamy tutaj 9 kielichów, czyli tej osobie brakuje, temu królowi kielichów brakuje. Brakuje tutaj tej emocjonalności, relacji, szczęścia i bardzo o tym myśli, bardzo o tym tutaj, nie wiem, wspomina, medytuje, prosi, by to wróciło, by to, o to szczęście jakby prosi, tak? Czy nawet modli się o to szczęście. Zanurzony jest wręcz w swoich emocjach. No i tutaj jakby może zbierał siły, tak jak mówiłam już, by zadziałać, tak? Mamy w przeszłości tą królową buław, gdzie się to wszystko zburzyło, zawaliło i w przyszłości mamy próbę, chęć zawalczenia o tą relację, ponieważ brakuje mu tutaj emocjonalnie czegoś i pragnie tutaj tej pięknej
miłosnej, romantycznej relacji, spełnienia, apogeum miłosnego. Także, kochani, no, pomimo tego, że jest tutaj w sercu dużo bólu, straty, cierpienia, ta wieża, tak, coś się rzeczywiście zawaliło tutaj z hukiem, dlatego ta osoba niespokojnie tutaj obawia się ataków myśli, jest zrezygnowana, wyczerpana, pomimo to jest tu chęć zawalczenia o tą miłość, ponieważ niesamowita strata i brak, tak, tej pięknej relacji. No i tęsknota ogromna, chęć wyjaśnienia czegoś. Także taką mamy tutaj dzisiaj ciekawą historię kart, tak? Napiszcie mi, kochani, piękna, romantyczna historia, która się tu zawaliła, zburzyła, niestety zakończyła, ale widać tutaj dużo bólu i tęsknoty i pragnienie, by odzyskać, tak, ten wspaniały związek, by zawalczyć o to. Tego Wam życzę i napiszcie mi w komentarzach, czy to rezonuje. Zapraszam Was na wróżby indywidualne oraz do subskrypcji mojego kanału. Zostańcie tu ze mną i do usłyszenia już wkrótce.